Rozwiązanie tego zadania jest banalnie proste. Kilkakrotnie już tego typu zadania rozwiązywaliśmy, ale celowo je przywołuję, chcąc zwrócić Waszą uwagę na przedstawianie sił na rysunku. Takie przedstawienie, z którego wynika jednoznacznie pierwszy rzut oka i wiemy, o co chodzi. A więc o co chodzi, no to w trakcie omawiania rozwiązania tego zadania. Jeśli ciało spoczywa na poziomej, nieruchomej powierzchni, to działają takie siły. Źródłem ciężaru jest Ziemia, siła N źródłem jest to ciało, które naciska, a zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, taka sama siła jest przyłożona do ciała R. I przyjrzyjmy się siłom działającym w tej chwili na ciało. Są dwie, R i Q, o tej samej wartości, przeciwnie zwrócone. No co może zachodzić? Pierwsza zasada dynamiki mówi, że może zachodzić tylko spoczynek. Prędkość jest równa w tym przypadku 0. Konstans, ale w naszym przypadku, ponieważ odbywał się na początku spoczynek, on dalej trwa. No i teraz przykładamy siłę zewnętrzną F, malutką, stopniowo ją zwiększając. Dochodzimy dla danych dwóch powierzchni trących, klocka i podłoża, do takiej wartości siły F, że już siła tarcia nie będzie rosła. Jeśli siła tarcia osiąga maksymalną wartość, to od tego momentu odbywa się ruch klocka. Zapiszmy to, że w tym krytycznym momencie siła F jest równa maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. A ta, jak wiemy, jest większa od siły tarcia kinetycznego, jaka będzie miała miejsce, gdy ten klocek będzie dalej się poruszał z określoną prędkością. A siłę tarcia kinetycznego możemy przedstawić wzorem będącym iloczynem współczynnika tarcia i siły nacisku, która tu jest równa ciężarowi mg. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość. Chciałbym przywołać z ostatniego naszego spotkania wykres. Wykres zależności siły tarcia od siły zewnętrznej przykładanej do klocka leżącego na poziomej powierzchni. Od chwili początkowej, gdy przykładamy siłę malutką, coraz to większą, siła tarcia w każdej chwili rośnie i klocek spoczywa. Jest to sytuacja, w której siła tarcia statycznego rośnie wprost proporcjonalnie do siły zewnętrznej F. Aż dochodzimy do takiej wartości siły tarcia statycznego, iż dalej ona dla danych dwóch powierzchni rosnąć nie może. Jeśli zwiększymy więc siłę F zewnętrzną powyżej tej granicznej wartości, siła tarcia maleje. Nie maleje ona w drastyczny sposób, ale charakterystyczne jest to, że ona maleje. I od tego momentu mamy do czynienia z tarciem kinetycznym, tak jak tu mieliśmy do czynienia z tarciem statycznym. Problem zna większość chłopców, ponieważ często się zdarza, że do przesunięcia jakiejś paki, jakiejś skrzyni woła się chłopców, panowie, przesuńcie. I panowie wiedzą, że najgorszy newralgiczny moment jest ten, do którego należy doprowadzić, aby paka ruszyła.
jak ona ruszy, to już utrzymać ją w ruchu nie ma problemu. A to wynika z tego, że trzeba było pokonać siłę tarcia statycznego maksymalną, a potem podczas ruchu jest siła tarcia kinetycznego. Jest mniejsza od siły tarcia maksymalnej, od siły tarcia statycznego.